Tak, historia jest dość długa i ma kilka rozdziałów. To nie będę opowiadać o całych moich studiach na FAMU, bo to jest bardzo długa opowieść. Z Havlem miałam minimalny kontakt wówczas i taki, powiedziałabym, kolektywny. Dlatego, że w trakcie strajku studenckiego na jesieni 68 roku studenci prascy zrobili strajk okupacyjny w trakcie, kiedy odbywały się obrady pierwszego Komitetu Centralnego Czechosłowackiej Partii Komunistycznej, wybranego na tajnym zjeździe w Wysoczanach bodajże w trakcie inwazji sowieckiej. I wtedy właśnie delegaci z całej Republiki się w jakimiś różnymi tajnymi właśnie sposobami zbierali w jakiejś hali fabrycznej, już nie pamiętam dokładnie gdzie, właśnie w Wysoczanach chyba, i tam się odbył zjazd i tam wybrano nowe władze partii i właśnie na jesieni, kiedy już właściwie zaczęło być jasne, że, no, że sprawy idą w złym kierunku, odbył się ten pierwsze plenum, plenarne posiedzenie tego komitetu i studenci postanowili, że w trakcie tego zrobią strajk okupacyjny, żeby niejako wesprzeć te takie demokratyczne siły w tej partii i jednocześnie no, pokazać właśnie jakąś taką nasze zaangażowanie. I również na FAMU ten strajk się odbywał. To było takie, powiedziałabym, pokoleniowe doświadczenie dla wielu studentów, dla mnie również. No i ten strajk miał takie właśnie atrakcje, że myśmy zapraszali różne osobistości polityki i kultury, które do nas przychodziły i odbywały się dyskusje z nimi. I oni chętnie przychodzili, no bo FAMU to była taka szkoła, powiedziałabym, prestiżowa. Pewno chodzili również na inne większe uczelnie, na Wydział Filozoficzny Karlowej Uniwersytety czy na inne. No ale do nas przychodziła rzeczywiście śmietanka i byli tam zarówno tacy komuniści z tej takiej ortodoksyjnej szranki, jak i na przykład Karel Kosik, filozof, który właśnie został wybrany do tego komitetu i który zresztą był dla mnie taką, spotkanie z nim było dla mnie ogromną zupełnie lekcją, dlatego że on przyjechał cały prosto z obrad, kiedy oni właśnie tam uchwalili jakieś decyzje i on przyjechał w takim poczuciu, że udało się wygrać, że udało się jak gdyby załatwić to, o co chodziło. I w trakcie tego, jak nam to opowiadał, co się tam właściwie stało, to widziałam, ja siedziałam w pierwszym rzędzie, czy nawet obok niego, już nie pamiętam, bo byłam w tym takim przywództwie strajku. I widziałam, jak jego twarz tężeje, jak on mówi coraz wolniej i jak się nagle zatrzymał i takie zapanowało długie milczenie i on mówi zaraz, ale przecież myśmy przegrali. I potem mówi, jak tam byłem w środku, w takiej meta rzeczywistości, to miałem wrażenie, że, no, że zwyciężamy, że przeprowadzamy to, co trzeba. Teraz wiesz, że nas właściwie kompletnie załatwili. I to było, zapamiętałam to na całe życie, ten moment i uświadomiłam sobie, jak w momencie, kiedy człowiek wchodzi w jakąś bańkę i kiedy ulega pewnej takiej iluzji, takiej właśnie meta-rzeczywistości, jak łatwo może zatracić poczucie rzeczywistości i faktu. No i wśród tych gości również był Václav Havel, który był dla nas wtedy ważniejszy jako artysta teatralny i pisarz niż polityk jakiś, którym nie był. No, oczywiście jego poglądy były znane i był po tej jakby naszej stronie, no ale większość była po tej naszej stronie. I to spotkanie z nim było bardzo ciekawe i bardzo takie inne od właśnie od tych polityków. No ale trudno powiedzieć, żebym go jakoś poznała wtedy. Myślę, że wymieniłam z nim parę zdań, ale jak mówię, to była takie kolektywne spotkanie. I potem śledziłam po prostu jego działalność już opozycyjną w latach 70. Najpierw z Polski, a potem już z mojej emigracyjnej Francji. I miałam wtedy kontakt z różnymi czeskimi opozycjonistami.
ale przede wszystkim przyjaźniłam się bardzo blisko i to od czasów szkolnych, a nawet przedszkolnych, bo ona była taką młodą przyjaciółką mojej mamy, dziennikarka Eda Kryzeowa, która była dziennikarką najpierw Mladego Świata, potem Literarnych Listu. No i potem została wyrzucona ze wszystkich możliwych posad. Zaczęła pisać książki i została znaną pisarką czeską, która była wydawana przez całe lata 70. i 80. w podziemiu oraz za granicą. I ona się bardzo przyjaźniła z Havlem i współpracowała z nim. I to był bardzo bliski taki związek. Zresztą została jedną z jego głównych doradczyń po tym, jak Havel się znalazł na Hradzie. I przez nią właśnie miałam z Havlem kontakt. I w momencie, kiedy nastąpiła ta sametowa rewolucja w Czechach i kiedy się stało jasne, że Havel jest taką postacią kluczową tego przewrotu, tej zmiany, ja postanowiłam pojechać do Pragi pierwszy raz od 10 lat. No i się jakoś pojechałam przez Niemcy, pamiętam, pociągiem tam dojeżdżałam, zatrzymałam się u Edy i spędziłam wtedy 3 czy 4 dni z Havlem i z Edą, bo właściwie nie rozstawaliśmy się prawie, ona w nim była cały czas, ja również. No i wtedy żeśmy się tak, trudno powiedzieć, zaprzyjaźnili, ale zbliżyli bardzo i poznali. To było bardzo silne przeżycie, bo to był moment, kiedy Havel się decydował, czy będzie kandydował na prezydenta, czy nie. Żeby zrozumieć sytuację jego, trzeba powiedzieć, że on właściwie przed tym, w tych latach 70. całych i 80. był praktycznie postacią dla większości Czechów i Słowaków anonimową. Jego sztuki przestały być grane w takim normalnym obiegu, nie publikowano go w normalnym obiegu. Sprawa karty 77 oczywiście jakoś się przebijała do świadomości, ale generalnie rzecz biorąc do całej tej opozycji była tak, bo panowała swego rodzaju niechęć. No bo to było takie nieprzyjemne lustro postawione znormalizowanemu społeczeństwu, które pogodziło się z tym, że tak już musi być i wszelkie jakieś takie skrajne czy radykalne działania wydawały im się skierowane przeciwko ich spokojowi. No ja to teraz upraszczam oczywiście, ale mniej więcej na tym polega takie psychologiczne jądro normalizacji i niechęć do tych, którzy się wychylają i którzy niejako nas zmuszają do tego, żebyśmy sami się określili czy zobaczyli, że jesteśmy tchórzliwsi albo słabsi, albo nie dość czujni i tak dalej. No więc Havel był bardzo słabo znany i też te lata opozycji, ostatnie szczególnie lata i ostatnie więzienia, myślę, że były szalenie dla niego ciężkie, on to źle znosił. Był człowiekiem o skłonnościach takich depresyjnych i no i wymagało to od niego ogromnego zupełnie samozaparcia, zresztą widać z różnych jego listów czy sztuk z tego okresu. A tutaj nagle wszystko się zmieniło, nagle został gwiazdą i pamiętam, chodziliśmy w jakiś gospodach, w jakimś takim saloniku niby, mieliśmy jakieś narady. Odbyła się takie wielkie w teatrze, nie pamiętam w którym teatrze, odbyło się taki wiec, jakby takie spotkanie i on tam był. Ja również tam byłam. I zobaczyłam, że ta fala takiej euforii, wszędzie był jak gdyby przyjmowany z radością, entuzjazmem, miłością, ludzie mu potrząsali rękę, no po prostu nagle został gwiazdą. I to było, myślę, dla niego na jakiś rodzajem euforycznego takiego doświadczenia. No i właśnie wtedy zaczęto mówić o tej prezydenturze. I on powiedział, pamiętam, żeśmy rozmawiali właśnie tak wszyscy, ta grupa ludzi. I on powiedział, że on będzie tym prezydentem przez kilka miesięcy. Do czasu, kiedy właśnie się ta sytuacja jakoś znormalizuje i potem zostaną przeprowadzone jakieś wybory całkowite i tak dalej.
I ja tak powiedziałam, nie, Waszek, nie, to będzie dłużej. To tobie zasmakowało ci to już. Widzę, że ci to zasmakowało, ta polityka. No i rzeczywiście tak było. Rzeczywiście tak było. No i zresztą ta prezydentura okazała się też ogromnym ciężarem. I w sumie ten pierwszy rok był euforyczny i właśnie znaleźli się wszyscy jego przyjaciele jako główni doradcy i Czechosłowacja stała się państwem takim, no jak gdyby otwartym na zagranicę. Jego osobowość sprawiła, że dla Zachodu ta twarz Havla jako twarz tej nowej demokratycznej części świata była twarzą wspaniałą, z którą mogli się wszyscy zidentyfikować. No i kilkakrotnie go widziałam w trakcie tego pierwszego roku. Potem zaproponowała mi czeska telewizja, nie czeska, co ja mówię, francuska telewizja, kanał trzeci, żeby zrobić taki teatr telewizji według sztuki Havla Largo Desolato. No i zrobiłam to ze wspaniałymi aktorami. Tam się wahałam chwilę, czy to jeszcze jest aktualne, ale ta sztuka jest tak przewrotna, szczera i prowokacyjna, że pomyślałam, że jednak dotrze to i że dobrze właśnie pokazać takiego opozycjonistę, a nie jakiegoś z marmuru czy z żelaza. No i potem z producentką żeśmy pojechali do Pragi i odbyła się projekcja tego w Instytucie Polskim. Mieli wtedy przy Wacławskim Namiestnie był instytut z taką salką projekcyjną, fajną. No i nawet tam był i inni przyjaciele jego i moi. No i ja usiadłam obok niego. To jest sztuka dla tych państwa bardzo autobiograficzna. To znaczy jest to takim właśnie opozycjoniście, który przeżywa załamanie i który właśnie chciałby, ale się boi i jednocześnie jego życie prywatne jest totalnie poplątane i się ilość kobiet, która jest w to zaplątana, w to poplątanie jest ogromna, jest i żona, i kochanka, i studentka, którą on uwodzi, już nie pamiętam kto jeszcze. No i jak siedziałam właśnie koło tego Waszka, to on, co się pokazywała jakaś kolejna postać kobieca, to on chichotał, tak? I nie wiedziałam co to znaczy i to się skończyło, objął mnie. I potem mi powiedziała Eda, że słuchaj, wszystkie te aktorki do złudzenia przypominają te pierwowzory fizycznie. Także musiałam mieć jakiś instynkt niebywały, że takie obsadziłam. No i zresztą Havel bardzo lubił tę moją adaptację, uważał i mówił do końca, że to właśnie najlepsza była ekranizacja jego sztuki. No i potem żeśmy się spotykali jeszcze wielokrotnie. Przez te lata miałam pójść na jego ostatnie urodziny, bo byłam w Pradze wtedy, szykowałam już wtedy gorący krzew, no ale zachorowałam na grypę, tej pomyślałam, że nie będę chodzić rozsiewać zarazy, on był wtedy już bardzo schorowany i no i nie zobaczyłam go przed śmiercią. Namawiałam go również, żeby nie reżyserował tej ostatniego, pierwszego swojego filmu jako reżyser i ostatniej sztuki, którą zekranizował, bo wydawało mi się, że on nie zdaje sobie sprawy z tego, jaki to jest wysiłek fizyczny i psychiczny, a był wtedy, jak mówię, już bardzo, bardzo słabiutki. No ale on strasznie chciał to zrobić, jakoś to było jego takie ogromne marzenie, żeby zrobić film i żeby zrobić ten film. Jeśli chodzi o jego losy polityczne, no to można powiedzieć, że było to troszkę jak gdyby zmarnowane w tym sensie, że jego zalety wkrótce bardziej zaczęła doceniać zagranica niż rodacy. Czechosłowacja się rozpadła, czego on nie chciał, ale oczywiście przed czym nie bronił się, kiedy to się okazało, że to jest wola ludu słowackiego. Jego premierem został bardzo toksyczna i negatywna postać Václav Klaus, który go zwalczał. I właściwie te lata były głównie taką walką o to, żeby
żeby Czechosłowacja nie, 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 znaczy Czechy już wtedy nie, no nie stoczyły się w stronę taką prawicowo, nacjonalistyczną, właściwie prorosyjską, co, no co tylko częściowo się udało. A jednocześnie okazało się, że za to wszystko płaci swoim zdrowiem i to bardzo mocno, a ludzie wydawało się, że jak gdyby nie doceniają go. To, że go doceniają, szczególnie młodzi ludzie, to okazało się dopiero w momencie jego śmierci właściwie, kiedy Praga po prostu się stała miejscem jakiejś takiej nieustannej demonstracji i takiej tryzny. Także myślę, że w sumie postać Havla jest jakby taką postacią założycielską dla Czechów i myślę, no ciekawa jestem, oczywiście trudno przewidzieć zawsze, jak będzie wyglądać przyszłość, ale wydaje mi się, że jego takie nieuchwytne, właściwie częściowo artystyczne i moralne dziedzictwo, że ono zostanie. A jako człowiek był uroczy, ale jednocześnie bardzo skomplikowany i nie ukrywał tego nigdy właśnie. To, co było dla niego charakterystyczne i co się wyrażało głównie w jego twórczości, to była i autoironia i takie pokazywanie właśnie słabości i tego, że człowiek jest istotą skomplikowaną.